Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <mumbles> papam Jezus Chrystus, jednorodzony syn Boga, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 7 stycznia 1987 roku. A Wy za kogo mnie uważacie, rozpoczynając cykl kateches o Jezusie Chrystusie, kateches o podstawowym znaczeniu dla chrześcijańskiej wiary i chrześcijańskiego życia, stajemy wobec tego samego pytania, jakie dwa tysiące lat temu mistrz skierował do Piotra. I otaczających go uczniów. W tamtym decydującym momencie swojego życia, o czym mówi ewangelista Mateusz, który był tego świadkiem, gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, A wy za kogo mnie uważacie? Znamy szczerą i zdecydowaną odpowiedź Piotra. Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. Jeśli taka ma być także nasza odpowiedź, stanowiąca nie tyle abstrakcyjną formułę, ile wyraz życiowego doświadczenia, będącego owocem daru Ojca, każdy z nas winien odnieść do samego siebie pytanie Jezusa. A ty za kogo mnie uważasz? Ty, który słyszysz, jak o mnie mówią, powiedz, kim ja naprawdę jestem dla ciebie. Piotr został oświecony przez Boga i znalazł odpowiedź wiary dopiero po długim okresie przebywania z Jezusem, słuchania jego słowa, obserwowania jego życia i jego posługiwania. My także, jak Piotr, musimy przebyć drogę uważnego, wnikliwego słuchania, ażeby móc bardziej świadomie wyznawać Jezusa Chrystusa. Musimy przejść przez szkołę pierwszych uczniów, którzy stali się jego świadkami i naszymi nauczycielami, a równocześnie przejąć doświadczenie i świadectwo dwudziestu stuleci, naznaczonych pytaniem Mistrza i ubogaconych głosami wielkiego chóru wiernych, którzy zawsze i wszędzie na nie odpowiadali. Dzisiaj, gdy Duch, będący Panem i Ożywicielem, przybliża nas ku trzeciemu tysiącleciu chrześcijaństwa, Jesteśmy wezwani do tego, by z odnowioną radością dawać odpowiedź, którą sam Bóg w nas budzi i której od nas oczekuje, niejako u progu nowych narodzin Jezusa Chrystusa w naszych dziejach. W pytaniu Jezusa o własną jego tożsamość wyraża się subtelna pedagogia tego, który nie ufa pochopnym odpowiedziom, lecz oczekuje odpowiedzi dojrzałej, poprzedzonej długim niekiedy czasem refleksji i modlitwy. Oraz uważnym i intensywnym wsłuchiwaniem się w prawdę wyznawanej i głoszonej przez Kościół wiary chrześcijańskiej. Wiemy bowiem, że nie wystarczy darzyć Jezusa zwyczajnie ludzką sympatią, choć jest ona uprawniona i cenna, ani widzieć w nim tylko osobistość godną zainteresowania z punktu widzenia historycznego, teologicznego, duchowego czy społecznego, lub źródło inspiracji artystycznej. Zdarza się często także wśród chrześcijan, że postać Chrystusa przesłonięta jest niewiedzą, czy gorzej jeszcze, błędnym jej rozumieniem, a nawet niewiernością. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo powoływania się na Ewangelię Jezusa, bez rzeczywistego poznania jej wielkości i radykalności, bez przeżywania tego, co głosi się słowami. Iluż jest takich, którzy dostosowują Ewangelię do własnych miar i widzą Jezusa tak, jakim jest wygodnie, negując przy tym jego transcendentną boskość lub przekreślając jego realne historyczne człowieczeństwo, bądź też dokonując manipulacji w jego integralnym orędziu, a przede wszystkim nie biorąc pod uwagę ofiary krzyża, szczytowego momentu jego życia i nauczania, ani kościoła, który on ustanowił jako swój sakrament w historii. Także te cienie skłaniają nas do szukania pełnej prawdy o Jezusie przy pomocy wielu świateł, które na przestrzeni stuleci Ojciec mocą ducha świętego zapalił wokół Jezusa, jak niegdyś w przypadku Piotra, w sercach wielu ludzi. Światła świadków wiernych aż do męczeńskiej śmierci, światła tylu uczonych, z pasją poświęcających się zgłębianiu tajemnicy Jezusa na drodze rozumu wspieranego wiarą. I nade wszystko światła, które magisterium Kościoła, prowadzone przez charyzmat Ducha Świętego, rozpala, formułując dogmaty odnoszące się do Jezusa Chrystusa. Wiemy też, że bodźcem do odkrycia, kim jest naprawdę Jezus, są także pełne niepewności i lęku poszukiwania wielu współczesnych nam ludzi, tak bardzo podobnych do Nikodema, który przyszedł nocą do Jezusa, lub do Zacheusza, który wspiął się na drzewo, aby móc Go ujrzeć. Pragnienie do pomożenia każdemu człowiekowi w odkryciu Jezusa, który przyszedł na świat, po to, aby być lekarzem dla chorych i zbawicielem dla grzeszników. Każe mi podejmować to zobowiązujące i pasjonujące zadanie, jakim jest przedstawianie postaci Jezusa Synom Kościoła i wszystkim ludziom dobrej woli. Pamiętacie może, jak na początku mojego pontyfikatu zwróciłem się do współczesnych ludzi z zachętą, aby otworzyli drzwi Chrystusowi. Z kolei w adhortacji katechezji Tradende, poświęconej katechezie, wyrażając stanowisko biskupów zgromadzonych na czwartym synodzie, powiedziałem: Przedmiotem istotnym i pierwszorzędnym katechezy jest tajemnica Chrystusa. Katechizować to znaczy w pewien sposób doprowadzić kogoś do przebadania tej tajemnicy we wszystkich jej aspektach. Jest to odkrywanie w Osobie Chrystusa całego odwiecznego planu Bożego, który w niej się wypełnił. Tylko On sam może prowadzić do miłości Ojca w Duchu Świętym i do uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej. Będziemy wspólnie realizować ten program kateches, skupiając nasze rozważania wokół czterech głównych punktów. Po pierwsze, Jezus w swojej historycznej rzeczywistości i w swojej roli mesjańskiej i transcendentnej, syn Abrahama, syn człowieka i syn Boga. Po drugie, Jezus w swej tożsamości prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, pozostający w głębokiej komunii z Ojcem i ożywiany mocą Ducha Świętego, tak jak przedstawia go Ewangelia. Po trzecie, Jezus w oczach Kościoła, który pod kierunkiem Ducha Świętego wyjaśnił i pogłębił prawdę objawioną, dostarczając nam zwłaszcza za pośrednictwem soborów ekumenicznych konkretnych sformułowań wiary chrystologicznej. Po czwarte wreszcie, Jezus w swoim życiu i w swoich dziełach. Jezus w swojej odkupieńczej męce i swoim uwielbieniu. Jezus pośród nas i w nas, w dziejach i w swoim kościele aż do skończenia świata. To prawda, że istnieje w Kościele wiele sposobów prowadzenia wśród ludu Bożego katechezy o Jezusie, jednakże każdy z nich jest tylko wtedy prawdziwy, gdy swą treść czerpie z odwiecznego źródła tradycji pisma świętego, interpretowanego w świetle nauki ojców i doktorów Kościoła, z liturgii, z wiary i pobożności ludowej, jednym słowem z tradycji żyjącej i działającej w Kościele pod przewodnictwem Ducha Świętego, który zgodnie z obietnicą Mistrza doprowadzi Was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. Szczególnym wyrazem i syntezą tradycji jest nauka świętych Soborów, zawarta w symbolach wiary i pogłębiona w rozważaniach teologicznych wiernych objawieniu i magisterium Kościoła. Cóż warta by była Katecheza o Jezusie, gdyby nie było w niej prawdziwości i pełni tego spojrzenia, którym Kościół wpatruje się w Niego, modli się i głosi Jego tajemnice? Z drugiej strony winna ona odznaczać się mądrą pedagogią i zwracając się do swoich odbiorców, uwzględniać ich uwarunkowanie i potrzeby, jak pisałem w cytowanej już adhortacji Katechezi Tradendę. Każdy katecheta. Niezależnie od zajmowanego w kościele stanowiska, musi troszczyć się usilnie, aby poprzez swe nauczanie i swój sposób życia przekazywać naukę i życie Chrystusa. Na zakończenie tej wstępnej katechezy pragnę przypomnieć, że gdy pierwsi uczniowie przeżywali szczególnie trudną chwilę swego życia, gdyż krzyż Jezusa był coraz bliższy i wielu go opuszczało, Jezus skierował do tych, Którzy z Nim pozostali, jedno ze swych jakże twardych, przenikliwych i nieuchronnych pytań: Czyż i wy chcecie odejść? Wtedy raz jeszcze odpowiedział Piotr, wyrażając uczucia swych braci: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Niech te nasze katechezy sprawią, że będziemy stawali się coraz bardziej otwarci wobec pytań Jezusa coraz bardziej zdolni do dawania na nie zawsze właściwej odpowiedzi, gotowi do dzielenia jego życia aż do końca. Dzisiaj z Nowym Rokiem rozpoczynamy także nowy cykl naszych kateches. Nawiązujemy kolejno do artykułów Składu Apostolskiego, a także oczywiście tego wyznania wiary, jakie odmawiamy we mszy świętej Nicejsko-Konstantynopolitańskiego. Ten nowy cykl w całości będzie poświęcony osobie i dziełu Jezusa Chrystusa. Wprowadzając w ten cykl, jak słyszeliście już w innych językach, nawiązujemy do pytania, jakie Jezus Chrystus postawił swoim apostołom: Za kogo uważają mnie ludzie? I wśród różnych odpowiedzi padła odpowiedź zasadnicza wypowiedział ją Piotr: Ty jesteś Chrystus, syn Boga żywego. Ta odpowiedź Piotra stała się fundamentem wiary Kościoła i fundamentem Kościoła. Na tym fundamencie stale trwamy. Chrystus coraz to nowym pokoleniom, coraz to nowym ludziom zadaje to samo pytanie o to, kim jest, za kogo go uważają. Odpowiedzi bywają różne. W naszej epoce, w naszym wieku, jeszcze bardziej zróżnicowane niż kiedykolwiek. Odpowiedź Kościoła jest zawsze ta sama, którą usłyszeliśmy z ust Piotra w pobliżu Cezarei Filipowej. I właśnie na gruncie tej odpowiedzi będziemy też rozwijać długi cykl Kateches poświęconych Jezusowi Chrystusowi. On ma słowa żywota wiecznego i dlatego też trzeba głęboko poznać Jego osobę, Jego dzieło, Jego tajemnice, żeby wejść na drogi życia wiecznego i na nich trwać. Tak jak kiedy indziej znowu powiedział Piotr, Panie, do kogóż pójdziemy, ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy poznali i uwierzyli, że ty jesteś święty Boży. Życzę błogosławieństwa Bożego w nowym roku wszystkim tutaj obecnym i wszystkim moim rodakom w ojczyźnie i na emigracji. sancti vicetur noventu advenia regnum tu via voluntas tua si pur in cielo ed in terra Padre nostrum quotidianum da nobis hodie e divita noi servita nostra, sicura i nostri de victimori, devitori vos nostri, e tre loro si in tentazione, se liberano samma.